Dobry. Dziś coś mało grającego. Otóż rozdzielacz do podłogówki. Taki typowy rozdzielacz, bym rzekł, bez żadnej fanaberii. W zasadzie maksymalnie prosty, jeśli chodzi o obwody ogrzewania podłogowego. Jako, że planuję dom i ceny wykonywania tych instalacji są po prostu zaporowe, rzuciłem wyzwanie i będę to robił sam, tak więc przy okazji małego burdelu, które zrobiła mnie jedna firma, pomyślałem, że może złożymy taki na YouTubie, może ktoś będzie szukał jakiejś pomocy w postaci materiału, jak złożyć rozdzielacz do podłogówki i być może ten materiał się przyda. Dobrze, czy w zasadzie jeśli mówimy o rozdzielaczu w instalacji domowej, to czy zawsze mówimy o rozdzielaczu jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe? Oczywiście, że nie. Rozdzielacze są obecnie stosowane na przykład do ogrzewania kaloryferami, tudzież do rozdzielania ciepłej czy zimnej wody użytkowej. Kiedyś głównie ciągnęło się rurki po całej chacie. Do tych rurek doczepiały się kaloryfery i tak te instalacje były tworzone. Oczywiście to pewnie dalej jest gdzieś praktykowane, aczkolwiek coraz częściej się spotyka sytuacje, gdzie jednak montuje się rozdzielacz w jakimś miejscu w domu. Mówi się, że niby centralnie najlepiej, aczkolwiek to tak jest tam nieistotne, bo liczy się długość tych pętli. No i następnie z tych rozdzielaczy rozdziela się w cudzysłowie medium transmisyjne ciepła, czyli ciepłą wodę i powrót tej ciepłej wody do instalacji, czy to podłogowy, czy do kaloryferów. Ja tu w zasadzie, tak jak wspominałem wcześniej, skupię się na typowym rozdzielaczu do instalacji podłogowej. Typowym, czyli najprostszej praktycznej formie. Ja w skrzynce z rozdzielaczem nie będę miał żadnego zestawu mieszającego, pompy itp. itd. Uważam, że to jest miejsce dla kotłowni. Wszystkie takie urządzenia, powiedzmy elektromechaniczne typu pompy, będę miał w kotłowni. Następnie rurami będzie to dystrybuowane do rozdzielacza i dalej już do pętli, tak więc w skrzynce max to będę miał to sterowniki konkretnych pętli, oczywiście jako, że przy rozdzielaczu są zaworki. A cała mechanika, tak jak mówiłem, będzie sobie hulać, grzać i pompować wodę z kotłowni przez ten rozdzielacz do instalacji. W zasadzie co trzeba mieć, żeby zmontować taki rozdzielacz? No, ogólnie większość rozdzielaczy składa się z podstawowych elementów takich jak belki rozdzielcze. Czyli to jest nic innego jak taki fajny profil mosiężny, do którego wkręcacie aparaty, tudzież krótce, zaworki, tudzież rotametry. Z boku macie dopływ, bądź możecie przemontować układ odpowietrzenia, tudzież zaworki do spustu i napełnienia instalacji, o tym zaraz. Oczywiście jak macie cały rozdzielacz, no to jeszcze wypadałoby go przymocować do czegoś. Można do tych profili kupić takie dedykowane opaski, dzięki którymi montujecie sobie ten rozdzielacz do ściany, tudzież w waszej skrzynce, tam gdzie chcecie i na pewno jest to wtedy bardzo, bardzo solidne i o, silnik jeszcze z innego filmiku. Bardzo solidne i stabilnie przymocowane, nie goni to po całej ścianie i nie irytuje ludzi. To, że te materiały rozdzielacze są wykonane z mosiądzu, nie jest to przypadek, gdyż mosiądz jest, można powiedzieć, jeśli chodzi o wodę, takim materiałem dość obojętnym. Nie reaguje za specjalnie z miedzią i ze stalą. To taka uwaga, że często łączy się instalacje stalowe z miedzianymi, a trzeba wiedzieć o tym, że miedź przyspiesza nieco korozję stali. No nie jest to zalecane. Oczywiście jest możliwe do zrobienia po jakimś tam grubszym przemyśleniu, ale ponoć tego się nie zaleca z uwagi na to, że jeden metal reaguje z drugim. Stąd, jakbyście zauważyli, większość rzeczy w armaturze, jak w instalacjach wodnych, jest wykonana obecnie z mosiądzu. Fakt, nie jest najtańszy. Stal pewnie jest tańsza, no ale tak to jakoś poszło w tą stronę, że jednak lubią ludzie z mosiądzu. No, miedź jest za droga. No, właściwości antybakteryjne, aczkolwiek jeśli macie zbyt zakwaszoną wodę, no to w sensie pH wody, to niestety wpływa to na utlenianie się i korozję, w cudzysłowie, miedzi, tak więc to też trzeba mieć z tyłu głowy. W zasadzie ja sobie przykręciłem tą belkę do imadełka, oczywiście mam nowe imadełko, muszę się pochwalić, żeby łatwiej móc dokręcać te elementy do niej. Zacząłem sobie od rotametrów.
W ogóle plan miałem taki, że rozdzielacz miał być inny. Niestety firma, której zamawiałem ten rozdzielacz, się pomyliła, wysłała mi zły, potem dopłaciłem, wysłali mi inne belki itp. itd. Oszczęd został i belki też mi zostały, taki paździerz. Planowałem je rozbroić i przezbroić do nowego rozdzielacza. Niestety uszczelki gumowe, które są, rozcinają się przy odkręcaniu, tak więc olałem temat i kupiłem niestety nowe. Nie mogę znaleźć samych uszczelek, tak więc musiałem wyłożyć kasę na nowe rotametry. Wolałem jednak zamontować nową uszczelkę, nie mieć żadnych problemów ze szczelnością, iż potem cierpieć, jak już zacznie się sezon i rozkręcać to, jak już będzie skrzynce, o wiele łatwiej to zrobić teraz, tak więc pamiętajcie o tym. Co do samych rozdzielaczy, ja wspomniałem, że one są z Mosiądzu, można też znaleźć rozdzielacze z Nierdzewki, widziałem takie. Chłopaki Janusz i Andrzej spawają po garażach i zapewne też to zda egzamin, o ile są jakieś zachowane tam podstawowe parametry tego urządzenia. Okej, rotametry. Co to jest rotametr? Rotametr to takie fajne urządzonko. Jest to takie coś w postaci zaworka. To się tutaj wkręca i przesuwa się taka dysza w środku z uszczeleczką, która zamyka i otwiera przepływ cieczy, że tak powiem. Jest to o tyle różne, jeśli chodzi o zaworek, że tu wizualnie widzicie, jak na jakim mniej więcej poziomie macie ustawiony przepływ tego płynu. Jest tutaj wyrażone w litrach na minutę. Tak więc fajny feature, bo abyście mieli wsadzony jakiś zaworek, no to musielibyście metodą prób i błędów ustawiać na jakąś konkretną wartość. A tak to macie taki sprytny rotametr, który ogarnie wam tą robotę za was i wygląda jak fiolki na Nostromo i próbkach obcego przy okazji. Oczywiście on tu ma tutaj takie blokady, że jak już ustawicie jakiś konkretny przez was poziom, to zakładacie coś takiego, żeby czasem sobie tym nie pokręcić, i to tak naprawdę robota skończona, jeśli chodzi o rotametry. Oczywiście dokręcacie mocno z wyczuciem, nie dojebujecie na maksa siłą jednego ryla, żeby wam to porozrywało. Dokręcacie mocno i solidnie, będzie całkowicie wystarczające. Tak to wygląda w środku. Powsadzane, magia jest. Teraz z tej strony trzeba wkręcić dodatkowo krótce czy zwał jak zwał, uchwyty dla rurek. W tym przypadku mam uchwyty dla rurek 16 mm. No, magia montażu. Oczywiście dokręcacie kluczem, nie rękami. To jest na potrzeby tego filmu tylko i wyłącznie, gdyż tak się będę pozbywał tych elementów, bo mi są niepotrzebne. To nie skręcam i tak wygląda naprawdę w zasadzie jedna z belek rozdzielacza zmontowana poprawnie. Tutaj wchodzicie rureczkami, waszymi ulubionymi. Oczywiście nie będziemy tu poruszać żadnych aspektów, jeśli chodzi o obliczenia, jak i rurki itp. itd. Skupiamy się tylko na rozdzielaczu. No. To jedną belkę mamy zrobioną, to teraz się bierzemy za drugą. No ok, druga belka od spodu to samo co tutaj, czyli przyłącze rury od góry. Zaworki, tu już można powiedzieć takie bardziej typowe zaworki. Działają w ten sposób, że tu w środku jest sprężyna i uszczelnienie. Jak naciskacie, to on domyka. Kręcacie go tutaj standardowo w otwór. Magii do specjalnej nie ma. I teraz macie w zasadzie dwa wyjścia, bo zazwyczaj przychodzą z takimi manualnymi korbkami. To jak wkręcacie, to oczywiście ten pręcik się obniża, no i zamykacie przepływ na danej pętli. Oczywiście jeśli manualne spełnia wasze wymagania, w sensie manualna regulacja przepływu, nie przepływu, tylko w zasadzie przepływu, bo to ciecz, no to nie ma problemu, ale jeśli chcecie się pobawić w coś bardziej pro, to polecam zainwestować w takie napędy elektryczne, elektromagnetyczne, zwał jak zwał. Są dwa rodzaje, zazwyczaj NO i NC, czyli normalnie otwarty, normalnie zamknięty, czyli także jeśli nie podłączycie prądu, to jest albo to będzie wciśnięte, albo będzie pełny przelot. Wybieracie w zależności od tego, jakie macie sterowniki i jakie są wasze potrzeby. Jest to o tyle fajne, że taki zaworek malutki
znaczy napęd do zaworka tak naprawdę, czy głowica, zwał jak zwał, może być połączona z termostatem pokojowym, który na przykład, w którym to pokoju macie pętlę podłogówki. Jeśli termostat stwierdzi, że już jest za ciepło, to ten napędzik elektromagnetyczny czy jakiś tam zaciska ten pręcik i zamyka wam pętlę, odcinając pętlę w tym pokoju, żeby utrzymać daną temperaturę. Oczywiście przebieg zamknięcia trochę zajmuje, one nie są tak, że naciskacie od razu wal zamknięte, tylko to trochę trwa, nawet tam minutę czy dwie. Czy normalnie otwarty, czy zamknięty, to zależy w zasadzie od was i waszej instalacji. Tak więc fajna sprawa, bo jest to na tyle uniwersalne, że montujecie rozdzielacz. Nawet nie musicie ciągnąć instalacji, bo są już sterowniki radiowe, gdzie to podłączacie do sterownika, a w pokoju macie sterownik pokojowy, który komunikuje się radiowo z jednostką centralną, która jest przy rozdzielaczu na przykład i steruje wam z osobna tymi pętlami. Oczywiście pobór prądu jest niewielki przez takie urządzenie, chyba 5 W, tak szczerze nie pamiętam, czyli możecie pod jednym termostatem, jeśli macie na przykład salon z 3 pętlami, tak jak ja będę miał, to możecie wszystkie 3 pętle podłączyć do danego termostatu pokojowego, który będzie de facto kontrolował aż 3 takie, nazwijmy to już w całości, żeby się powtarzać, elektrozaworki, które wam przygaszą wszystkie 3 pętle. Ogólnie mnogość konfiguracji jest spora i w zasadzie możecie zrobić tylko to, na co was stać, bo obecnie są takie technologie, że możecie tam zrobić co chcecie. No dobra, tak wyglądają nasze sekcje rozdzielacza skręcone. Powiedzmy, tutaj założyłem właśnie te manualne pokrętła, które pozwalają wam przymykać zaworek, który się znajduje tutaj, tak jak widzicie. Ok, albo nie widzicie, widzicie. Tutaj mamy sekcję z rotametrami. Oczywiście te belki mogą być długie, nie wiem, 10-16 obwodów, w zależności od tego, jaką macie potrzebę, jaki jest projekt waszego ogrzewania podłogowego. Ja tutaj dokręciłem jeszcze na końcu, czy absolutnie potrzebną, wydaje mi się, że tak. Sekcja służąca, w zasadzie sekcja, trójnik, odpowietrznik automatyczny i zaworek, dzięki którym możecie dopełnić wodę, odpowietrzyć instalację przy uruchomieniu. Oczywiście odpowietrzacie sobie przy włączonym odpowietrzniku, jak już instalacja będzie odpowietrzona, to sobie go możecie zakręcić. Jeśli chodzi o o ten moduł, to w zasadzie mam i na powrocie, jak i na zasilaniu kolory niebieskie, czerwone, żeby było ładniej. Tu jaką końcówkę zdecydujecie, to zależy tylko od was. Jeśli chodzi o stosowanie, o jakich producentów, za jakimi, Boże, częściami jakich producentów się rozglądać. Nie jestem specem w hydraulice, jestem osobą techniczną, ale nie zajmuję się hydrauliką ani ogrzewaniem w domu. Ja polecam kupić coś markowego. Nie kupujcie ani tańszych, ani rotametrów, ani przyłączy, ani odpowietrzaczy. To się zemści na pewno za jakiś czas. Teraz rynek jest zasypany kiepskiej jakości chińskimi zaworkami i innymi pierdołami z Mosiądzu. Tak więc uważajcie, kupcie coś lepszego, zainwestujcie, bo gdyż będzie to na wiele lat u was w domu i na pewno nikt potem się nie chce pieprzyć w rozpinanie tych rurek, jak to już będzie. W szafie rurki już będą zalane betonem i to już nie będzie tak elastyczne jak przy montażu. Dwa, według mnie, tego co czytałem i konsultowałem sobie tą sprawę, nie dajcie się namówić, żeby montować tutaj zaworki. Trzeba tu zaworek, 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 na każdej pętli zaworek. Nikt z tego kompletnie nie ma, nigdy tych zaworków nie użyjecie, a zajdą kamieniem, zaczną wam cieknąć. Tym bardziej, jak ich nie będziecie używać. Tak więc nie polecam, zaworek jaki macie jest tutaj, można go łatwo przeserwisować, gdyż wykręcacie go z góry, wkręcacie nowy i macie luks. Robota załatwiona. Jeśli tu sobie wkręcicie zaworek, śrubunek i inne pierdoły, to się robi totalny dramat przy ewentualnej naprawie, tak więc nie polecam. Czym prostsze, tym lepsze, nie świrować. Tutaj oczywiście dopływ rurą, jaką tam potrzebujecie i przekrój zależny od potrzeby mocowej waszego sprzętu. No i w zasadzie po paru minutach cały rozdzielacz wygląda tak. Tu brakuje tylko tych nakładek, mam 3, czwarta gdzieś tam się zgubiła. Jak widzicie, przykręcony jest stelaż, skręcony śrubami i jest to naprawdę bardzo solidne. Wystarczy to tylko zapakować do obudowy i zacząć podłączać do tego pętlę. Uruchomimy tak. O. No, tak bym miał powiedzieć, nie jest to specjalną magią, o ile coś w życiu robiłeś.
skręcałeś jakieś proste rurki, to na pewno poradzisz sobie z rozdzielaczem. Nie jest to technika rakietowa. Abstrahuję oczywiście od całego projektu podłogówki, jak to tam działa, to naprawdę złożenie samego rozdzielacza to nie są jakieś specjalne umiejętności, a dwa zrobicie po swojemu i może będzie to lepiej niż kupne. Aczkolwiek teraz jest cała masa aukcji na Allegro i innych serwisach handlowych, gdzie kupujecie już gotowy, złożony przez kogoś rozdzielacz, tak więc obstawiam, że pewnie kupicie gotowca niż będziecie składać to samemu, ale mam nadzieję, że info się komuś przyda i jak usłyszy następnym razem ktoś, że rozdzielasz, to będzie miał jakieś inne wyobrażenie o temacie, a nie, że to jest jakieś science fiction. I jak to mówiłem wcześniej, technika rakietowa, a tak naprawdę jest to połączenie paru prostych elementów hydraulicznych w jeden i to cała robota z rozdzielaczem, tak więc zachęcam do dłubania jak zwykle. DIY górą. A, jeszcze jedna rzecz. Już nagram z łapy bez gimbala. Widać jaka różnica w czepaniu. To wiecie co mnie wkurza w tych rozdzielaczach? Duża ilość gumy. Uszczelka gumowa. Uszczelka gumowa. Pierścień w środku czy o-ring gumowy. Uszczelka gumowa. Guma, 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 guma. Już nauczony życiem w domu prywatnym, to co najczęściej psuje się w kurkach itp. itd. No właśnie te cholerne uszczelki gumowe. Fakt, że w przypadku instalacji grzewczej tam ta woda nie ma dopływu świeżej wody, tak więc ona po czasie ten tlen z tej wody zniknie w większości, tak więc to starzenie gumy na pewno spowolni. Ale no, trzeba mieć tą świadomość, że to kiedyś Andrzej jebnie i trzeba będzie to wymieniać. I o ile. I żeby nie było tak, żeby na przykład ta guma, co tu jest, nie wpadła nam gdzieś do instalacji, do wężownicy, bo wtedy będzie no mega kupa i problem. Będzie trzeba przepukiwać taką rurkę i pieprzyć się z tym. Jednak klasyczne połączenie, tak jak tutaj, czyli konopia i na to obecnie stosowana pasta, daje rozwiązanie na 30 lat. Nie ma z tym żadnego problemu. Teraz niestety wszystko guma i no. Tak sobie chciałem ponarzekać na koniec, żeby nie było za idealnie, że są takie zajebiste te sprzęty hydrauliczne. Nara.